niektórych z was znam z konferencji ENC. And those I don't know so far, I'm happy to get to know during these days. A tych, których jeszcze nie znam, to cieszę się, że będę mógł was poznać podczas tych kilku dni. As I always say before I begin, fasten seat belts. Zawsze zaczynam od powiedzenia, zapnijcie pasy. The topic I will talk about, temat, o którym chciałem rozmawiać, the topic I'm talking about is why do we in the prayer houses need to understand the role of Israel and the Messianic Jews. Temat, o którym będę mówił, to dlaczego my w domach modlitwy musimy zrozumieć rolę Izraela i mesjańskich Żydów. I believe that the prayer house movement is right now in the core of what God is doing in His kingdom. Wierzę, że ten ruch domów modlitwy jest dokładnie w centrum tego, co Bóg robi w swoim królestwie. And because of their strategic position, i ze względu na to właśnie strategiczne pozycjonowanie, they need to understand the strategy of the kingdom. Domy modlitwy muszą zrozumieć tą strategię królestwa. How does the kingdom work? Jak królestwo działa? What is God's alternative, ultimate plan? Jaki jest Boży ostateczny alternatywny plan? And I want to help you to understand one very important particular element of this. I chcę pomóc wam zrozumieć jeden taki konkretny, bardzo specyficzny element tego wszystkiego. And this is the relationship of us towards Israel. I to jest nasza relacja względem Izraela. But not only Israel in general, ale nie tylko Izraela w ogólnym tego słowa znaczeniu, but even more so the messianic Jewish believers in particular. Ale nawet bardziej w szczególności chciałbym powiedzieć tutaj o wierzących Żydach, mesjańskich Żydach. Before I talk about my topic, I will start with a joke. I zanim przejdę do właściwego tematu, o którym będę mówił, to zacznę od dowcipu. The chief rabbi of Jerusalem is visiting the Pope in Rome. Czyli najwyższy rabin z Jerozolimy odwiedza papieża w Rzymie. So Terry, you have heard this joke before. Who else knows this joke? Kto jeszcze zna ten dowcip oprócz Terry? Now give me a chance to tell it. Okay, no, dajcie mi tak jeszcze szansę, żeby go opowiedzieć. The chief rabbi of Jerusalem is visiting the Pope in Rome. Więc główny rabin z Jerozolimy odwiedza papieża w Rzymie. And in the Pope's office he finds a golden telephone. I w biurach papieskich znajduje złoty telefon. What is that? Asks the Pope. Asks the rabbi. I rabin zadaje pytanie, co to jest? Oh, this is just the hotline to the Most High. A to jest taka gorąca linia, czy prywatna linia na samą górę, do najwyższego. May I use it? Asks the rabbi. Rabin pyta, czy mogę z niej skorzystać? Oh, sure, says the Pope. No, oczywiście, odpowiada papież. And the rabbi begins to phone and talks, and it goes on and goes on. And rabin, 10 minutes later, i rabin dzwoni i zaczyna rozmawiać. Rozmawia, nawija i tak 10 minut później. 10 minutes later the Pope begins to be nervous. Papież zaczyna się tak denerwować trochę. And he tips the rabbi on his shoulder and says, i klepie rabina po ramieniu i mówi, rabbi, this is a very expensive hotline. Rabina, to połączenie bardzo dużo kosztuje. A few months later the situation reverses. A kilka miesięcy później sytuacja się obraca. Now the Pope visits the chief rabbi in Jerusalem. Tym razem to papież odwiedza właśnie głównego rabina w Jerozolimie. And also there is a golden telephone. I tam również znajduje się w biurach znajduje się złoty telefon. May I use it? Asks the Pope. I tym razem papież pyta, czy mogę. Oh, sure, says the rabbi. Czy mogę skorzystać z tego telefonu? Oczywiście odpowiada. And the Pope begins to talk. I papież zaczyna rozmawiać. After 20 minutes, the Pope feels a little bit uncomfortable. I po jakichś 20 minutach papież czuje się tak, że zaczyna się czuć trochę niekomfortowo.
I'm sorry for taking so much time. Mówi, że no przepraszam, że to zajęło tyle czasu. Never mind, says the rabbi. Nie przejmuj się, odpowiada rabbi. Here in Jerusalem, this is just a local call. Tak, nie rozumiem, to jest coś połączenia lokalnego. I hope with this joke I give you some introduction into our topic. Mam nadzieję, że tym żartem mogę też zrobić takie pewnego rodzaju wprowadzenie do tego tematu, o którym będziemy teraz rozmawiali. We need to understand the fact that our relationship to God is always the relationship to the God of Israel. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że nasza relacja z Bogiem zawsze jest relacją z Bogiem Izraela. It's the God of Abraham, Isaac and Jacob. To jest Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. And our worship to God becomes very unhealthy when it forgets this fact. I nasze uwielbienie robi się takie niezdrowe, kiedy zapominamy o tym fakcie. Our intercession for God's people is not balanced when it ignores the fact that God's people consists out of Jew and Gentile. Nasze wstawiennictwo w pewien sposób traci swój balans, kiedy zapominamy o tym, że modlimy się do Boga, który jest Bogiem i Żydów, i Boga. Actually, I even think that prayer houses who do not understand this principle are kind of working aimless. Yes. I wydaje mi się nawet, że domy modlitwy, które nie rozumieją tej zasady, w pewien sposób działają tak bezcelowo. So before we go into becoming prayer warriors, we need to understand God's overall plan. Więc zanim staniemy się tymi Bożymi wojownikami modlitwy, musimy zrozumieć całościowy Boży plan. We need to see the central role of the people of Israel. Musimy zobaczyć tą centralną rolę, jaką w tym wszystkim odgrywa lud Izraela. And we need to understand how the church functions. I musimy zrozumieć również, jak Kościół funkcjonuje. As the unity of the Jews and the Gentile believers together. Jako wspólnota, jako miejsce jedności wierzących Żydów i wierzących pogan. Only if we understand this principle, i tylko jeżeli rozumiemy tą zasadę, we can pray according to God's will, możemy modlić się w zgodzie z Bożą wolą. And as we all know, our prayers will not be heard when they are not in accordance with God's will. I jak również wiemy, że nasze modlitwy nie będą usłyszane, jeżeli nie są wypowiedziane w zgodzie z wolą Bożą. Brothers and sisters, I think our first challenge, bracia i siostry, wierzę, że pierwsze wyzwanie, przed którym stajemy, of each of us here in the room, dla każdego z nas tutaj w tym pomieszczeniu, is to accept that God in His sovereignty, i to jest to, żeby przyjąć, że Bóg w swojej władzy has chosen this little tiny people group, wybrał tą małą grupę ludzi, coming out from the desert, ludzi pochodzących z pustyni, to be His very personal inheritance, aby oni byli Jego własnym dziedzictwem, His own people, Jego własnym ludem, the apple of His eye, aby byli źrenicą Jego oka, loved, ukochani, cared for, tymi, którymi On się opiekuje, out of no logic. I wybór dokonany bez jakiejkolwiek logiki. Nevertheless, it's true. Ale tak po prostu jest. And in Deuteronomy 32, verses 8 and following, we read. I w Piątej Księdze Mojżeszowej, w wersety 32, w rozdział 32, od 8 wersetu i dalej czytamy. When the Most High gave the nations their inheritance, że kiedy Najwyższy dał narodom ich dziedzictwo, when He gave them the boundaries for the people, kiedy dał im granice dla ludów, He chose His own portion, Jacob, on wybrał swój dział, wybrał Jakuba, as His personal inheritance, jako jego osobiste dziedzictwo. He found him in the desert land, on znalazł go na pustyni. He shielded him and cared for him. Osłonił go i troszczył się o niego. And he made him the apple of his eye. I uczynił go źrenicą swego oka.
How does that sound for us? Jak to dla nas wygląda, jak to brzmi? Be real here. I bądźmy szczerzy. How do you feel personally? Jak się czujesz z tą myślą osobiście? Is this fair? Czy to jest sprawiedliwe? Why them? Dlaczego oni? Why not us? Dlaczego nie my? Who could he do that? How could he do that? Jak on mógł to zrobić? But before we continue to worship in our prayer houses, we should solve this question. I zanim będziemy kontynuowali uwielbienie w naszych domach modlitwy, powinniśmy odpowiedzieć sobie na to pytanie. I tell you, it's pretty difficult to become a prayer warrior before you have solved this dispute within yourself. I mówię wam, że trudno jest stać się wojownikiem modlitwy, jeżeli wcześniej nie rozwiążesz sobie Why tej kwestii. Dlaczego Żydzi? Why the Jews? Dlaczego Żydzi? And I want to go a step further. I chcę tutaj pójść o krok dalej. God's intention for salvation history, Bożym zamiarem dla historii zbawienia, makes very clear that He has made the decision. Czy w Bożej historii zbawienia jasne jest, że On podjął decyzję? All the great blessings on the earth. Aby wszystkie wielkie błogosławieństwa na ziemi. All the healing of mankind. Całe uzdrowienie ludzkości. All redemption. Całe odkupienie. Is connected to Israel. Is connected to Israel. Było i jest połączone z Izraelem. And I have a very prominent passage for that. I mam tutaj taki bardzo znamienity werset, żeby to. You all know it. Wszyscy go znacie. It's in Genesis chapter 12, verse 2. To jest w pierwszej Mojżeszowej 12 rozdział, werset 2. The Lord said to Abraham. Pan powiedział do Abrahama. I will make you into a great nation and I will bless you. Uczynię cię wielkim narodem i pobłogosławię cię. I will make your name great and you will be a blessing. Uczynię wielkim twoje imię i będziesz błogosławieństwem. I will bless those who bless you. Będę błogosławił tym, którzy będą błogosławili tobie. And I will curse whoever curses you. I przeklnę tego, który będzie przeklinał tobie. And all the peoples on the earth will be blessed through you. I przez ciebie wszystkie narody ziemi będą błogosławione. Now I tell you a very personal truth of my life. Teraz podzielę się z wami taką bardzo osobistą prawdą odnośnie mojego życia. I come from a Nazi family. Ja pochodzę z nazistowskiej rodziny. My grandfather was working for the Nazi Party. Mój dziadek działał w nazistowskiej partii. As responsible for the party money. I był odpowiedzialny za finanse partyjne. And when I was a young boy of 12 years old. Kiedy ja byłem małym chłopcem, miałem 12 lat. I had a terrible conflict with my father. Miałem taki bardzo bardzo duży konflikt z moim ojcem. And so my grandfather became the primary person in my life. Więc mój dziadek stał się taką bardzo ważną osobą w moim życiu. And even though we have lost the war, glory to God. I mimo iż my przegraliśmy wojnę, chwała Panu za to. My grandfather remained a Nazi up to the last moment of his life. Mój dziadek pozostał nazistą do ostatnich godzin swojego życia. And he pumped all this Nazi garbage into me. I on pompował właśnie tą myśl nazistowską we mnie. And you know, as a young boy, you love this kind of ideology. To taka ideologia bardzo przemawia do gustu młodych. Because he said to us, to me. Because he said to me. I on mówił na przykład do mnie. And this might sound very strange for you Polish brothers and sisters. I to może wam tutaj polskim braciom i siostrom wydać się takie bardzo dziwne. Now look, the Jews. It's the Holy Spirit. The Jews are the reason why we Germans failed to govern the earth.
Żydzi są Żydzi są powodem, dla którego nam nie udało się Oni są powodem, dla którego myśmy przegrali wojnę. Why we have not come into the place of being the first nation among all the nations. Że my nie staliśmy się pierwszym narodem pośród wszystkich narodów. That's why you have to hate the Jews. I dlatego masz nienawidzić Żydów. They are responsible for all the evil in the world. Oni są odpowiedzialni za całe zło na tej ziemi. And I believed it. I ja w to uwierzyłem. I believed all these lies. I uwierzyłem we wszystkie te kłamstwa. And so deep in my heart, jest tak głęboko w moim sercu, there was a wound in me saying to me, była taka brama we mnie, która mówiła, the Jews are the enemies. Żydzi są wrogami. Now, telling this in Poland, i powiedzenie tego w Polsce, for an Austrian guy is a dangerous thing. Dla Austriaka to jest niebezpieczna rzecz. And I say it to you with the knowledge that we have not only sinned against the Jews, we have sinned against the Polish people as well. I mówię to z pełną świadomością tego, że my zgrzeszyliśmy nie tylko przeciwko Żydom, ale zgrzeszyliśmy jako naród również przeciwko Polakom. And I know this today. I dzisiaj to wiem. And I feel deeply sorrow for it. I odczuwam głęboki smutek z tego powodu. But believe me, it took me years and decades. Ale uwierzcie mi, to zajęło mi lata, wręcz dziesięciolecia, to get healed from this jealousy, żeby dojść do miejsca uzdrowienia z tego miejsca zazdrości względem Żydów. And only when I understood my jealousy against the Jews, i dopiero wtedy, kiedy zrozumiałem moją zazdrość względem Żydów, I began to understand really deeply, zacząłem rozumieć naprawdę głęboko, what the German people has done to all the other nations. Co naród niemiecki uczynił innym narodom ziemi. And when I stand here, i kiedy ja stoję tutaj, I could weep. Ja mógłbym płakać. I'm not doing it because then I wouldn't finish my talk. Nie robię tego, bo wtedy nie skończyłbym swojego. But this is the feeling I have. Ale to jest to uczucie, które ja mam w sercu. Because I know, ponieważ wiem, how jealousy jak is zazdrość, destructive to your soul. Jak bardzo, jak wielką krzywdę zazdrość wyrządza twojej duszy. Ludzkiej duszy. The truth is though, ale prawda jest taka, even we Germans have a special problem with the Jews. Że mimo iż nawet my jako Niemcy mamy taki szczególny problem, jeżeli chodzi o Żydów. The jealousy is not only a German problem. To ta zazdrość nie jest jedynie niemieckim problemem. In fact, it's the problem of all the people groups in the world. W zasadzie jest to problem wszystkich narodów ziemi. Because there's no nation saying, why them and not us? Ponieważ nie ma takiego narodu, który by mówił, dlaczego oni, a nie my. But God has made this sovereign decision. Ale, znaczy, dlaczego my, a nie oni? Ale to jest decyzja, którą po prostu podjął Bóg. I want to speak now in three parts, and I hope you can make it. I chcę teraz resztę swojego wykładu podzielić na takie trzy części. Mam nadzieję, że wytrzymacie ze mną. The first part is about Israel's calling and vocation. Pierwsza część mówi o powołaniu Izraela. The second part is about the destruction of the Jewish church. Druga mówi o takim rozbiciu, rozproszeniu żydowskiego kościoła. And the third part is about the restoration of the messianic movement. A trzecia mówi o odnowieniu ruchu mesjanistycznego. You will understand the three parts when they come each after each other. Zrozumiecie lepiej, o co chodzi w tych trzech poszczególnych fragmentach, kiedy będziemy o nich. So first part, I want to introduce you a little bit about what is God's calling and vocation on this Israel He has chosen. Więc chcę zacząć od przedstawienia tego, jakie jest Boże powołanie dla narodu izraelskiego. Now, Israel was chosen to bring God's presence to the nations of the earth. Izrael został wybrany, aby przynieść Bożą obecność narodom ziemi. They had the role, the priestly role, oni mieli tą kapłańską rolę, to stand between God, aby stać pomiędzy Bogiem and the nations, i narodami,
and help the nations to understand God i pomóc narodom zrozumieć Boga and bring the blessings of God to the nations i przyprowadzić błogosławieństwo Boga do narodów. But Israel failed to do that. Ale Izrael Izraelowi nie udało się tego osiągnąć. As we read from the Bible, Israel's history is an ongoing history of failure, of breaking the covenant. I jak czytamy w Piśmie, historia Izraela jest ciągiem porażek, łamania przymierza. Of serving itself, służenia sobie samym. Of being egomaniac. Bycie tak myślenie w takich kategoriach wyolbrzymienia samego siebie. And instead of being an alternative people, i a people different than all the other nations, totally oriented on God. I Izrael zamiast być narodem innym niż pozostałe narody ziemi, zamiast być narodem całkowicie skupionym na Bogu. All the desire of Israel was to become a kingdom like all the others. So pragnieniem Izraela było stać się narodem takim właśnie jak inne narody ziemi. So what should God do with such a nation? Więc co Bóg miał zrobić z takim narodem? And finally there was only the Messiah left. I w końcu został już tylko Mesjasz. To bring into fulfillment what God has planned for the whole Israel people. Który mógł wypełnić to, co Bóg zamierzył dla całego Izraela. But as we know, when the Messiah finally came, ale jak wiemy, kiedy Mesjasz w końcu przyszedł, he was not able to turn things around. On nie był w stanie sprawić, żeby rzeczy potoczyły się inaczej. Israel didn't want to hear him. Izrael nie chciał go słuchać. They waited for a political hero. Oni czekali na bohatera, który przyszedłby jako polityk. And here was somebody speaking about redemption and being freed from sin. A tutaj przyszedł ktoś, kto mówił o odkupieniu i o byciu wolnym od grzechu. So he was killed. Więc został zabity. Only a holy remnant, a very small group of believers. Tylko ta święta reszta, bardzo, bardzo mała grupa wierzących. Only this little remnant really believed in the Messiah and understood the gospel. Tylko ta mała reszta prawdziwie wierzyła w Mesjasza i rozumiała Ewangelię. And out from this first congregation in Jerusalem, i z tego pierwszego zgromadzenia w Jerozolimie, the message went out into the world. Posłanie wyszło do całego świata. First to Judea and then to Samaria, najpierw do to all the major cities in the Mediterranean, a później do wszystkich głównych miast w obecnym Morzu Śródziemnym. From synagogue to synagogue, synagogi do synagogi, telling all the diaspora Jews, this is God saving us through the Messiah Yeshua from Nazareth. Wyszło posłannictwo do wszystkich Żydów o tym, że to jest Bóg, który zbawia nas przez Mesjasza Yeshua. The most of Israel were stubborn and didn't want to hear. Większość Izraela była uparta i nie chciała tego słuchać. But the holy remnant, both in the land and in the diaspora, ale ta święta reszta zarówno w kraju, w Izraelu, jak i w diasporze, were totally excited about the Messiah. Była właśnie całkowicie podekscytowana tą Mesjaszem. But one thing is very interesting. Ale jedna rzecz jest bardzo interesująca. This first group of Jewish believers in Jerusalem. Ta pierwsza grupa wierzących Żydów w Jerozolimie. And the Jewish believers in the diaspora. I tych wierzących Żydów w diasporze. Understood very early on that the message of the gospel is not just for the Jews. Oni od samego początku rozumieli, że posłannictwo Ewangelii jest nie tylko dla Żydów. They have to share it with their Gentile neighbors. Oni musieli zdawać sobie sprawę, że muszą podzielić się tym ze swoimi pogańskimi sąsiadami. And so they did. I tak też zrobili. And then it was a little bit confusing. I w pewnym momencie stało się to zrobiło się takie trochę zamieszanie. And a discussion began among them. I zaczęła się pomiędzy nimi dyskusja. Is it possible to be a believer in the Messiah and not to be a Jew? Czy jest możliwe być wierzącym w Mesjasza i nie być Żydem? And out of this question, they called in for the first council
in Jerusalem. I z tego, czy to pytanie stało się powodem do zebrania pierwszego synodu w Jerozolimie. You know, we read about this in chapter 15 of the book of Acts. I wiecie dobrze, bo czytamy o tym w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. The apostles came together, Paul and Barnabas. Apostołowie zebrali się razem, czyli Paweł, Barnaba. A lot of discussion. Było dużo dyskusji. And finally they said, i w końcu, the Holy Spirit and we have decided. I w końcu powiedzieli, że Duch Święty i my zdecydowaliśmy. That it is possible for a believer, for a Gentile to be a believer in the Messiah, że możliwe jest, aby poganin uwierzył w Mesjasza, without becoming a Jew first. Bez stawania się najpierw Żydem. That was nice for the men. I to było fajne dla facetów. No circumcision, bo nie musieli się obrzezywać. But it was also nice for the woman. Ale było również fajne dla kobiet. Not so much complicated kosher cooking. Nie musiały się przestawiać na koszerne gotowanie. And freed from the law, they were still invited to join Israel in its face for the Messiah. I będąc wolnymi od prawa, od prawa jednocześnie byli pogańscy wierzący zaproszeni do przyłączenia się do wiary w Mesjasza. And there was another thing they decided. I była jeszcze jedna rzecz, co do której oni podjęli decyzję. There will be two peoples of God now. Że teraz będą dwa rodzaje ludzi Bożych. The Jews and the Gentiles. Żydzi i poganie. And they have nothing to do with each other. I oni nie mają ze sobą nic wspólnego. Was it so? Tak było? No, it was not so. Nie tak było. In fact, the opposite happened. Dokładnie coś przeciwnego się wydarzyło. It was very clear. Było bardzo jasne. For all the members of this first council of Jerusalem. Dla wszystkich zebranych na tym pierwszym synodzie w Jerozolimie. That even though you do not have to take the burden of the law onto your shoulder. Że mimo iż nie macie obowiązku przyjmowania jarzma prawa na swoje ramiona. As a Gentile, you need to become a part of Israel. Jako poganie musicie stać się częścią Izraela. In a spiritual way. W duchowy sposób. Through baptism. Poprzez chrzest. And through believing in the Messiah. I poprzez wiarę w Mesjasza. And through receiving the Holy Spirit. I poprzez przyjęcie Ducha Świętego.